Od 3 września ja robiłam pielgrzymki po wszystkich możliwych aptekach. Zwiedziłam apteki w moim rodzimym miasteczku, w którym mieszkam. Zwiedziłam apteki we Wrocławiu. Blisko 40 aptek zostało zapytanych o możliwość sprowadzenia drogą oficjalną. W końcu znalazła się mała osiedlowa apteka, która się zdecydowała, że sprowadzi nam ten lek. Po tygodniu czekania zaznaczyli, że 6 tygodni to będzie trwało. Takie są procedury. Po tygodniu oczekiwania dostałam informację, że niestety to nie może zostać zrealizowane, ponieważ nie ma recepty narkotycznej. Marihuana. Proszę Państwa, przyjechałem wczoraj około 1200 kilometrów. Przyjechałem do raptem 2 kraje obok i mój czyn nie budził tam żadnej sensacji. Proszę Państwa, wszedłem normalnie do apteki, pokazałem receptę i dostałem około 55 gramów suszu konopi indyjskiej. To są dwa rodzaje tej konopi indyjskiej. Jeden jest bardziej bogaty w THC, drugi jest mniej bogaty w THC. I w tych krajach stosuje się tego typu terapię, jaką stosował pan Marek Bachański, bez żadnej sensacji. Poprosiłam aptekę o napisanie oświadczenia i napisali właśnie, że apteka nie może zrealizować recept na nazwisko Gudaniec Maksymilian, gdyż leki Bediol i Bedrocan mogą być wypisane na recepcie RPW, gdyż są narkotykami. Proszę Państwa, marihuana lecznicza nie jest narkotykiem. Nawet tutaj mamy granice absurdu. Więc tak wygląda rzeczywista sytuacja i ja ubolewam nad tym, że nie ma tutaj z nami dzisiaj pani Syczewskiej, którą ja osobiście oskarżam za to, że te wszystkie sytuacje mają miejsce. Bo to jest urzędnik, który doprowadził się tego, czego dzisiaj doświadczamy. My jako rodzice dzieci kanabisowych, państwo jako rodzice dzieci na diecie ketogennej i wszyscy rodzice dzieci, którzy są pozbawieni lekarza, którym był dr Bachański dla nas. Kłamie pani w żywe oczy, ustami swoimi na piśmie, oskarża pani mnie o działania nieprawne, na przykład polegające na tym, że poddawałam dziecko terapii bez zgody, co jest nieprawdą, doktorowi Bachańskiemu zgodę wystawiałam, natomiast doktor Kuczyński, mimo że działał oficjalnie w świetle nowych zaleceń i przepisów, niestety takiej zgody ode mnie nie uzyskał, bo nawet nie poprosił. W związku z tym to pani działa nieprawnie teraz i dokładnie wszystkie argumenty, których używa pani przeciwko doktorowi Bachańskiemu, są argumentami, które można odbić w pani kierunku. Więc przepraszam, o co chodzi? Ma pani pretensje personalne doktora Bachańskiego? Znalazł pani za skórę, czy o co chodzi? Niech go pani zwolni. Niech go pani zwolni, niech go pani oficjalnie da żyć, niech on panią do sądu poda, a niech nie pani nie traktuje go w taki sposób, że my tracimy jako rodzice. Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, co to znaczy być rodzicem ciężko chorego dziecka, gdzie się słyszy od konowałów podobnych pani, że dziecko ma umrzeć, a doktor Bachański jako jedyny lekarz miał odwagę cywilną, żeby to dziecko ratować i uratował? Boli panią to, że uratował dziecko? Pani jeszcze wytłumaczę, że reakcja akurat Doroty nie bierze się znikąd. To są reakcje bardzo emocjonalne, ale ja byłem u niej w domu niejednokrotnie, widziałem, jaka to jest sytuacja, obserwuję to od jakiegoś czasu. Proszę pani, ja i tak podziwiam tych ludzi za to, że w takiej sytuacji, przez jaką zostali postawieni, zachowują się na tyle spokojnie. Domagam się, żądam tego, ażeby Sejm tej czy następnej kadencji zajął się tą sprawą jak najszybciej, chowając w kieszeń swoje osobiste poglądy, dlatego że sprawa tych małych dzieciaków po prostu nie powinna mieć granic politycznych, nie powinna mieć granic światopoglądowych. Jeżeli coś leczy, to powinno być stosowane w terapii. I tyle. Proszę bardzo, Doroto. Ja się, proszę Państwa, wzruszam, brawo, dlatego że moje dziecko brawo, w końcu będzie miało legalne leczenie, bo ja teraz leczyłam go na pół gwizdka. Andrzej, dziękuję Ci bardzo, Nie ma problemu. Ci w imieniu mojego syna. Proszę Państwa, takich dramatów w Polsce mamy jeszcze więcej. W zasadzie więcej nie ma co mówić więcej. Jeżeli będę mógł zrobić to w stosunku do innych rodziców, niestety będę musiał to trzymać w ukryciu, dlatego że ostrze wymiaru sprawiedliwości jest skierowane nie w tą stronę, w którą skierowane być powinno. Proszę Państwa, to jest amoralne, żeby rodzice ryzykowali swoją wolność, żeby ratować zdrowie swoich dzieci. Czy żyjemy w takim razie w wolnym kraju, w normalnym kraju? Nie wydaje mi się.